No, witam Was w nowym roku i chciałbym Wam dzisiaj trochę odpowiedzieć na różne pytania. Bardzo dużo telefonów dostaję na temat na przykład tarcz sprzęgłowych, jak się montuje tym dłuższą tulejką do przodu czy do tyłu. Ja tu za chwilę pokażę. Tak samo układ rorządów, nie? Ja tu pokażę akurat na tych ciągnikach takich najbardziej pospolitych jak T25, znaczy Władimirec, nasze Ursusy rodzime, tak, 325, 28, 30, 40, 50, 60, te rorządy bym Wam chciał powiedzieć. No i chciałbym jeszcze na kilka pytań Waszych jeszcze odpowiedzieć. No, tutaj ja tak narysowałem różne typy właśnie w ciągnikach, te tarcze, te sprzęgła w sumie, nie? Tu narysowałem koło zamachowe, no to w przekroju tak, no, o takiej prostej budowie. Tu są koło zamachowe, tu wiadomo, że przód jest na wszelki wypadek, przód. Teraz tak, 25, 28 i stary typ 30, tam na trzy łapki to co mają, to tarczę zakładamy w ten sposób, tą dłuższą tulejkę pierwszego stopnia do przodu, a drugiego stopnia do tyłu. To jest tarcza pośrednia. Tu tylko tak narysowałem, to jest tak dla orientacji. No. Teraz 30. Już ta na 6 łapek tutaj jest. Na 6 i proszę zwrócić uwagę, jaka różnica jest. Te dwie tulejki dłuższe idą do środka. To sprzęgło 30 już od 330 wzwyż to idą. 300 MK już ma to ten typ sprzęgła i dlatego ja narysowałem. Tak. No i 40, 50, 60. Obydwie tulejki są do przodu. No to jest ta tarcza pośrednia. Tarcze pośrednie, co tak narysowałem. Ja tu nie opisywałem, że ta tarcza jest drugiego stopnia, a ta pierwszego przygodowo. No bo na pewno jesteście na tyle kumaci, że wiecie już. Tu jest wyraźnie narysowane długość tej tulejki, z której strony jest dłuższa. Montuje się. Na tym rysunku jest przedstawiony układ rorządu Władimirec T25. I to jest bardzo ważna sprawa, za chwilę się dowiecie. To jest, ja tu opisałem, nie? Jedynka to jest koło rorządu. To steruje zaworami, nie? To jest pompa wtryskowa, napęd pompy wtryskowej. I koło pośrednie. Ono chodzi między napędem wału korbowego i jednym kołem i tym drugim. Koło pośrednie tutaj. Od tego koła pośredniego tutaj w dół jest drugie koło pośrednie, bo akurat napędza numer 6, ja tu napisałem balancer. No, mechanicy starsi, może z takich wieku jak ja, to już wiedzą o co tu chodzi. Może i młodsi, bo to bardzo rzadko w literaturach jest opisywane. Balancer. On wyrównuje układ rorządu i układ korbowo-tłokowy. Nie ma tych drgań takich, no. Bo w innych ciągnikach, no takie pytanie, dlaczego 30 nie mają, czy 25, czy 40 nie mają? No nie mają, no, ale też chodzą w sumie, nie? I silniki licencyjne właśnie mają ten balancer, tak zwany. To jest tu. I tu zaznaczyłem, bardzo ważna sprawa jest. Bo ja już spotkałem się, że też ktoś tam montował rorząd, a później to wszystko mu się rozleciało. Jest niewyważony, bo tutaj to koło napędza jest na osi, są dwa ciężarki umieszczone. I oni po prostu wyrównują te wszystkie drgania w układzie korbowo-tłokowym i w układzie rorządu. No, tu jest napęd, wał korbowy napędza rorząd. O, tu są punkty. Każde koło jest oznaczone punkty. Pompa olejowa nie musi mieć tu żadnych punktów, na to nie zwraca się uwagę. W sumie na żadnym tym silniku pompy olejowe czy tam pośrednie, tak jak tutaj os pośredni można byłoby, że punkt, ale pompa olejowa tego nie musi mieć. No tak mają właśnie Władimirce. Tutaj mamy. Jak widać, ja tu napisałem Ursusy 25, 28 i wszystkie 30.
układ rozrządu, jak jest tutaj. Wał korbowy. Wiadomo, że klinem do góry i tu jest punkt. I na kołach zębatych w ursusikach, w tych wszystkich jest S. S, S zaznaczone. A tu wyjątkowo od pompy wtryskowej są zera. Zero, zero. I te punkty się muszą zgrywać. Tu niżej nie narysowałem, bo jeszcze jest jeszcze jedno koło na wale. Większe, to by tu zasłaniało przykładowo. I pompa olejowa jest napędzana. No ale ja tutaj wam pompy tu nie narysowałem. I tak samo tu widać, tu jest napęd pompy wtryskowej, napęd rozrządu. Wiadomo, tu jest koło pośrednie. No, tu nie ma łożyska, tak jak w innych silnikach łożyska toczne, tylko jest tu ślizgowe. Tu jest tu lejka brązowa wstawiona i zabezpieczona jest, widzicie, podkładka i z takiej blachy zaginanej. No. I to jest to właśnie. Wycięcia, tak zwane fasolki, to są do przyspieszenia lub opóźnienia kąta wtrysku. No, tutaj jest ten rysunek, rozrząd 40, 50, 60, ten rozrząd jest. Tu wiadomo, koło napędzające rozrząd, koło pośrednie, koło napędzane pompy wtryskowej. Tu mamy koło na wale korbowym. Te punkty wszystkie są tutaj zaznaczone dokładnie. To jest koło pośrednie pompy olejowej. Tu nie muszą być żadne znaki na tym wyjątkowo. Bardzo ważne jest, jak już coś z rozrządem robimy, sprawdzić obowiązkowo łożyska. Tu i tu. Tutaj 6204 przychodzą po dwa łożyska, a tutaj 6203 też dwa łożyska. W tym kole pośrednim napędu pompy olejowej. Tu ja nawet opisałem pierwsze, to jest koło rozrządu, drugie pośrednie, no trzecie pompa wtryskowa i tak dalej. Tu będzie, to będzie widoczne, że możecie sobie przeczytać. Ale radzę, bo jest bardzo dużo awarii, nawet jak się cokolwiek z rozrządem robi, a nieraz tak się robi, że sprzęgiełko nie utrzymuje sprężarki, wyskakuje sprężarka. Wiadomo, że pokrywę trzeba odkręcić przednią, bo już jest dostęp w ten czas do wszystkich kół rozrządu w ten czas, bo przednie zawieszenie trzeba wymontować wcześniej, nie? No i przy okazji się tu można sprawdzić stan, jaki jest stan techniczny tego układu rozrządu. No bo tutaj wiadomo, trzeba to koło odkręcić, wałek wyciągnąć. Tam jest mimo napęd korbowodu jest na takim mimośrodzie sprężarka i to obowiązkowo. Niektórzy się zdarza, że nawet to sprzęgiełko z góry po odkręceniu cylinderka jest na stałe zaspawane do korbowodziku tego. Także sprężarka w ten czas non-stop pracuje. No. Aha, jeszcze jest problem. Tu nieraz też dzwonią mi chłopcy, że tu jest pełno znaków, nie idzie porównać sobie mniej więcej, bo tutaj na tym kole na ogół jest jeden znak, na tym i na tym. A tutaj ja wam zaraz pokażę rysunek, to można sobie w ten czas odliczyć. Tu ja zaznaczyłem ząb, od którego zęba trzeba liczyć tutaj zęby do tego miejsca. Jest 20 zębów ma być. Tu z kolei sąsiedni ząb. Tutaj do tego zębu 21. I z kolei od tego ten następny ząb do tego, tu od napędu wału korbowego, jest 9 zębów. I w tym przypadku już mamy, bo nieraz tu znak jest tu ponabijane przecinakami, śrubokrętami, że nieraz nie wiadomo, tu gdzieś są te kropki, nieraz są tak no, niewidoczne po prostu. I tak, żeby na pewno to było dobrze, prawidłowo założone, no to jest tutaj pokazane. No bo tu na pompie wtryskowej to koło jest na ogół, ma znak, tu zawsze są, że zawsze jest można odczytać. Tak samo tutaj na rozrządzie. No, tu nie rysowałem już tego na wale korbowym, bo tu zawsze ten znak jest widoczny. Wiadomo, że klinem zawsze do góry tutaj. No. No na tej podstawie, ja to tak z praktyki swojej tutaj wam omawiam, bo
to nigdzie nie, w żadnych literaturach takie coś nie istnieje, bo tam najlepiej pisze, że wymienić koło pośrednie nowe w ten czas, no, bo są znaki, ale trafiają się, że te znaki są mylnie nabite właśnie. No, no tutaj jeden pan mnie tutaj zapytuje, co jest, że w 60 mu wyskakuje piątka. Jaka przyczyna? Najczęściej jest, że to wyharatane ząbki są tutaj sprzęgło kłowe. To jest sprzęgło czwórka, piątka. To sprzęgło kłowe, jak się przesunie, zazębi się z wałkiem sprzęgłowym. To jest piątka. Jak odwrotnie się zazębi tutaj, to jest czwórka. I przyczyna. Te ząbki od środka właśnie są już zużyte. I co trzeba? Albo jeszcze bezpiecznik może być przyluźny. Ale najbardziej jest, wedle mnie, jest to sprzęgło do wymiany. No i już częściowo wałek pierwszego stopnia wałka sprzęgłowego. Które to się właśnie zazębia z tym wałkiem sprzęgłowym pierwszego stopnia. O. Bo w ten czas następuje połączenie wałek sprzęgłowy, wałek główny i tutaj atak. No, ja bym tu jeszcze chciał powiedzieć, bo tutaj jest też większość takich pytań, jak sprawdzić na przykład skrzynię biegów czy tylny most w 40 czy 50, czy nawet w 60, czy nawet w innych ciągnikach. Co trzeba zrobić? Tak, żeby na razie nic nie rozbierać za bardzo. Żeby, jak stwierdzimy, przede wszystkim na porządnych kobyłkach tył ustawiamy ciągnika pod lewym kołem i prawym tylnego koła. A naprawdę musi być porządna kobyłka i jeszcze później między tą kobyłką a pochwą zwolnicy, żeby było coś drewnianego, żeby takiego poślizgu nie było. Pod przednie koła ustawiamy trepy czy kliny z przodu i z tyłu dokładnie tych przednich kół. Podnosimy, żeby koła były w powietrzu. Teraz sprawdzamy przy okazji, zaklekotamy tym tylnym kołem, czy luzu nie ma na kole. Aha, nie ma. No to dobra. Jedna osoba musi obowiązkowo siedzieć za kierownicą, bo trzeba silnik zapalić i włączyć wszystkie biegi. Na wszystkich biegach trzeba sprawdzić, jak się zachowuje. Wyłączyć reduktor, żeby tył nie napędzało, tylko poszczególne koła zębate, od jedynki do piątki. Aha, nie słychać rechotu takiego słyszalny, taki rechot jest ten czas, to już tam są luzy, już ta skrzynia naprawdę kwalifikuje się do jakiegoś remontu. Ale jeszcze poczekajmy. Włączamy reduktor w ten czas, szosowy czy polowy, tak żeby się koła kręciły. Bo nieraz jest tak, że koło jedno szybciej się kręci trochę w powietrzu, trochę, bo jakiś tam opór minimalny. To najlepiej włączyć w ten czas blokator delikatnie. Włączamy sprzęgło, włączamy piętą w 60 na blokator. Jednocześnie się koła kręcą. No i próbujemy w ten czas wszystkie biegi włączać. A szczególnie na szybkie biegi, tak czwórka, piątka. Co się robi? Jak jest jeszcze bardziej słyszalny hałas? No to coś tutaj z mechanizmem różnicowym się dzieje. Ewentualnie w zwolnicach jeszcze, bo to jeszcze też nie powiedziane jest. I teraz tak, jedno koło później ściągamy kobyłkę, żeby jedno koło tylko było włączone, podniesione, drugie opuszczone na ziemi. No kierowca ten za kierownicą musi siedzieć cały czas. Włączamy bieg, przykładowo piątkę. No i sprawdzamy ten hałas. Czy to jest ten hałas jeszcze większy jak pozostałe, czy w miarę taki szmer, normalny taki szum kół zębatych słychać. I o ile jest zwiększony, to jest już wyrobiony mechanizm różnicowy w ten czas, bo tam pracują już satelity, już te koła koronkowe, w stosunku do ten, ale jeszcze może być luz międzyzemny na zwolnicach też wyrobiony. To też w zależności, ile ten ciągnik już pracuje lat.
z którego roku jest, czy w ogóle był kiedykolwiek remontowany, bo nieraz zdarza się, że ten ciągnik nawet ta 40, 50, jak jest bardzo dobrze utrzymywana, ona do tej pory bez remontu pracuje, no ale niestety nic nie jest wieczne, trzeba co jakiś czas no, remontować, a widzieliście w poprzednich moich filmach, jakie się dzieją cuda w tych skrzyniach. No i teraz tak, no jeszcze trudno jeszcze cokolwiek określić, co robimy. Ciągnik stawiamy już na kołach, albo może być jeszcze też podniesiony na obydwóch. Odkręcamy w ten czas, spuszczamy olej całkowicie, pokrywę przednią wymontowujemy i plecak niestety. No to jest ile tam, klucz 19 oblecieć, podnosi ktoś, żeby pomógł ściągnąć i sprawdzamy teraz luzny jeszcze na wałkach, tak dla pewności, bo to jest już w 100% sprawdzanie w ten czas, a warto, bo to jest zajmie czasu, no co najmniej pół dnia, no niech cały dzień nas zajmie i widzimy tylny most i widzimy skrzynię i można ręką pomacać, co tam się dzieje, czy są wyczuwalne luzy na ataku, na głównym, na sprzęgłowym, no i to widzimy. No, jak widzimy, że są luzy, klekocze, któryś wał, czy już gdzieś na łożysku naprawdę, no to trzeba jak najszybciej zaplanować remont. No, niestety. Można zobaczyć międzyzębny ten luz, do przodu, do tyłu koło obracając na przykład, bo to już niektóre, jak już po dłuższym przebiegu ten kupę lat ma ten traktor, no to już są nieraz, a jeszcze nieraz czas przede wszystkim sprawdzić olej, bo na ogół w zwolnicach nikt nie chce zaglądać. Nieraz nakrętki wlewowe, czy kontrolne, czy spustowe nie idzie odkręcić od zwolnic. No. A tam łożysko jest 32211 i 30214 z tych stożkowych na wale koła, tam gdzie się koło przykręca, nie? A u góry na tej małym kole zwolnicy to jest 6410, dwa takie łożyska kulkowe. No. I to trzeba naprawdę sprawdzić i jeszcze raz zaklekotać tym kołem na boki, zobaczyć czy gdzieś jest wyczuwalny luz na jednym kole i na drugim. Później przy okazji można sprawdzić, ale to już wcześniej też można to już sprawdzić, blokator, jak tam, czy wyskakuje, czy nie wyskakuje. No, nieraz jest, że można tam na cięgiełku go podciągnąć, ale już jak przeskakuje, to raczej jest to sprzęgło kołowe raczej do wymiany. No, ja wymieniałem niedawno, to 60 zł kosztuje takie koło, to sprzęgło kołowe do blokatora. No. Ale to w ten czas już przy okazji trzeba sprawdzać, jak szczególnie jak się robi hamulce. No, bo żeby hamulce zrobić, bo tam są hydrauliczne, tak jak w 60-tkach czy w 40-tkach, to tam trzeba wyciągnąć zwolnicę wraz z pochłą, no i zdemontować bęben, no i tam jest dostęp już do szczęk, powymieniać uszczelniacze. No i to na razie to bym chciał dzisiaj wam tylko to powiedzieć. No, chciałbym jeszcze teraz na samym końcu tego filmiku serdecznie podziękować za miłą, bardzo miłą karteczkę tutaj z okolic Lubecka od Patryka. No super, Patryku, dziękujemy ci z Pawłem za tą kartkę. No naprawdę fajnie. No ja widzę, że jesteś takim moim fanem stałym. No i Pawłowi, no witam okolice Płońska. Witam okolice Płońska, Sochocin, Drożdżyn, no tam Starożreby już, Glinojec, a tam Pułtus, Ciechanów czy Przasnysz, już takie starsze, Niegłosy, o, tam są takie stare moje miejsca, które tak jeździłem, no i jestem zaskoczony jestem tym twoim prezentem, no super, dziękuję ci jeszcze raz. No i Jakubie, Serdecznie Ci dziękuję za te szyby do 40. No, naprawdę bardzo się cieszymy tu z Pawłem. No, w przyszłości chcemy tą 40 kiedyś tam, może taki mamy w planie. No, i fajnie, no, dzięki taki jak Ty właśnie, że pomogłeś, bo wiadomo, tam mają Ci się gdzieś tam marnować czy coś takiego, po co, niech to idzie do ludzi, niech to
Niech to jakoś służy. I takim ludziom naprawdę no, serdecznie dziękuję, że nie dadzą, bo niektórzy to tacy nie da, on wywali to na złom albo coś, żeby ten, a nie przekaże tym kolekcjonerom, tak, na, tak jak my jesteśmy. I tu chciałem jeszcze Markowi Staniaszkowi, bo jechaliśmy z Warszawy i wstąpiliśmy tam i naprawdę chcę właśnie tutaj zaznaczyć, że naprawdę znam kilku naprawdę potentatów takich kolekcjonerów, ale Staniaszek, niestety Marku, ty jesteś, masz porządny zestaw różnych narzędzi konnych, ciągnikowych. No naprawdę, tak, kombajny, traktory, pługi, kosiarki, nie kosiarki. Naprawdę, mnie to zachwyciłeś tym, normalnie zachwyciłeś. Już nie mówiąc to, co pod wiatą, potężną wiatą tam stoi. No, to jest marzenie moje, ale nie do spełnienia. No i super, no. Dziękujemy tym chłopakom, którzy tam informują nas o, gdzieś tam o AWI, nie? Bo chcemy zamiar mieć taką, no w przyszłości AWIE, zarejestrować ją na zabytek, na żółte tablice, no żeby jakiś ciągnik sobie pojechać gdzieś na zlot, nawet gdzieś dalej na przykład, bo tak nieraz poruszamy się w sumie na kołach tylko, nie? No ale to zawsze ciągnikiem to tak trochę jest niewygodnie, bo nie wszystkie te ciągniki są takie szybkie. No i serdecznie dziękuję wam, bo mówicie, że tam gdzieś AWIA jest, tu AWIA, tam AWIA gdzieś jest i adres podajecie, no i super, no za to wam chcę podziękować, że coś dokładacie, chociaż taką małą cegiełkę do tego, no. No. Bo chcecie, widać po was, że chcecie w jakiś sposób nam pomóc, no. Wiadomo, że tam gdzieś coś leży, to marnieje, zardzewieje, albo w krzaka zarośnięte, no. A to tak, jak nie my, to ktoś tam zawsze to by coś z tego skorzystał, no. Dziękuję bardzo.